Dzisiaj jest rocznica początku tej haniebnej zbrodni, której dopuszcza się Rosja na swoim sąsiedzi Ukrainie. Wojna bez sensu, wojna okrutna. Wojna, która jako żywo przypomina czasy z II wojny światowej. Bombardowania ludności cywilnej, mordowanie dzieci, gwałty na kobietach. W imię czego się pytam? w imię obłąganej wizji Władimira Putina. To wszystko dzieje się w XXI wieku. Dzisiaj nie da się ukryć przed światem rosyjskiego barbarzyństwa. Polski noblista Czesław Miłosz napisał kiedyś piękny wiersz, który tak się kończy. Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta. Możesz go zabić. Narodzi się nowy. Świat tego Rosji nie zapomni. Te zbrodnie zostaną rozliczone. Ale dzisiaj, w tym strasznym dniu, chcę się zwrócić do rosyjskich elit, do rosyjskich artystów. Naprawdę akceptujecie to barbarzyństwo? Czy nie pamiętacie, że to w Waszym kraju żyli i tworzyli? Wielcy artyści jak Dostojewski, Puszkin, Czechow. Piękne wiersze pisała Anna Achmatowa, Maria Cwitajewa czy Osip Maldryz Tam Jestem kompozytorem, ale podejrzewam, że wielu z Was zna muzykę Czajkowskiego, Rachmaninowa, Prokofiewa i wielu, wielu innych kompozytorów. Aleksander Sołżenicyn walczył przez lata o demokratyczną Rosję. Siedział w więzieniach, ale nigdy się nie poddał. Nigdy nie stracił ducha. Walczył do końca i zwyciężył. Gdzie wy dzisiaj jesteście rosyjscy artyści? Rosyjskie elity, pytam się Was, rosyjskie społeczeństwo, akceptujecie to, co robicie w Ukrainie? Czy możecie patrzeć na zbrodnie, których dokonują Wasi mężowie, synowie i bracia? Naprawdę cieszycie się z tych setek tysięcy niewinnych ofiar w Ukrainie? Cieszycie się? Z ofiar waszych żołnierzy, którzy giną w tej bezsensownej wojnie, jak mięso armatnie. Obudź się, Rosjo, i zejdź z tej imperialistycznej drogi. Demokracja i pokój są piękniejsze niż dyktatura, wojna i bestialstwo. Ale dzisiaj szczególnie pytam się Ciebie. Nikita Michałkow. Gdzie ty jesteś? Pamiętam twoje piękne filmy. O wolności, miłości, o pięknym życiu. Dzisiaj milczysz? Brak ci odwagi? Czy jest Ci może z tym wygodnie? Nie jesteś godny, miana artysty. Rosjanie, obudźcie się wszyscy. Jeszcze nie jest za późno. Jeszcze nie jest za późno.